Zaraz jedziemy na trening, także posiłek przedtreningowy. Do tego posiłku będzie 200 mikrogramów chromu, jeszcze z suplementów. A posiłek przedtreningowy, tak jak mówiłem, gdzieś tam zawsze wcześniej. Lubię, żeby to posiłek był bardzo lekkostrawny, szybkostrawny i z lekkich produktów. Więc u mnie on wygląda tak. Tu jest dokładnie 130 gram płatków ryżowych, 75 gram izolatu białka i 100 gram banana. Czyli jest około 120 gramów węglowodanów i jakieś 65 gramów białka. Tłuszczu śladowej ilości, bo przed treningiem gdzieś tam też staram się nie stosować tłuszczy w ogóle, żeby właśnie ten posiłek był jak najlżej strawny, najszybciej. Dobra, mamy posiłek potreningowy. Tutaj tak, około 170 gram węglowodanów. Tu mam 80 gram kaszy mannej, płatki kukurydziane, 40 gramów izolat, akurat Fall Plus Nutrition. Tutaj mam zrobione z małej ilością wody, taka fajna papka wychodzi. 4 tosty, 4 kromki wieczywa tostowego pszennego. Bardzo lekko strawne. I 50 gram przecieru z jabłek. Tutaj tak to wygląda. Do tego suplementy mam tutaj enzymy trawienne, bo to jest duży posiłek. Chrom 600 mikrogramów i magnez. Magnezu akurat mam tutaj 600 mg. I tak to wygląda po treningu. Makroskładniki tego posiłku to jest węglowany około 170 gramów, 75 gram białka, tłuszcz. Tyle, ile w tych produktach się zbierze, czyli podejrzewam, że około może 5 gramów max, tak. Około treningowy nie stosuję tłuszczy jak najmniej, żeby nie spowalniać trawienia. Po posiłku potreningowym. Następny też jest taki sam, akurat dwa są identyczne. Tu mam 350 gram kurczaka, 125 gram ryżu i cukinia. Makro tego posiłku to około 75 gram białka i 100 gram węgli. No, tłuszczy śladowej ilości. Tyle, ile gdzieś tam jest w kurczaku, w ryżu. Następne posiłki wyglądały, zobaczycie. Także dwie godziny później mamy następny posiłek, taki sam, identyczny jak poprzedni, 350 gram kurczaka, 125 gram ryżu, warzywa jakieś, tutaj cukinia, makro takie same jak poprzedni. Tutaj nie wspomniałem jeszcze o suplementach, bo do tego posiłku, do poprzedniego biorę 200 mikrogramów chromu. Teraz nie używam gdzieś za dużo jeszcze tych suplementów, które wspomagają gospodarkę cukrową, bo nie mam takiej potrzeby, jestem gdzieś tam jeszcze w niedalekim
czasie od zawodów, to gdzieś ta wrażliwość jest jeszcze dobra, także nie ma potrzeby używania jakichś większych tych dawek suplementów. No i tak wygląda. Kolejny mój posiłek. 2 godziny, bo jem to 2 godziny, mamy godzinę 9. Posiłek numer 6. Tutaj mamy podobne makro jak w podobnych posiłkach, jak w poprzednich 2 posiłkach, tylko tutaj dochodzi troszkę więcej tłuszczy. Mamy tłustsze mięso, indyka mielonego, 20 g tłuszczu, 75 g białka i 100 g węglowodanów. Tutaj właśnie jest indyk mielony, 250 g, 100 g kurczaka, piersi z kurczaka, 125 g makaronu durum, no i warzywa, mieszanka chińska, odrobinę pieczarek i tyle. Także pora na ostatni posiłek, 23.30, jem go przed snem. Tutaj mam dokładnie 150 g jogurtu Skyr, 200 g serka wiejskiego lekkiego, 60 g izolatu, troszkę kakao i 50 g granoli. Tak to wygląda. Makro to jakieś 75 g białka, 40 g węglowodanów i 15 g tłuszczu.